Zapraszam. Kościół, który jest w Polsce, ma w swojej historii taki moment, kiedy razem z całym społeczeństwem przeżywał okres zaborów. Wielkie bogactwo treści, doświadczeń. Odnieśmy się do kilku, wydaje się, kluczowych momentów. Już czas po pierwszym zaborze, rok 1773, to jest ta sytuacja i moment, kiedy zostaje utworzona Komisja Edukacji Narodowej, to są fundamenty pod edukację, w której również obecnie uczestniczymy. I to jest wielkie doświadczenie zakonu jezuitów, który był wtedy rozwiązywany. To jest wielka troska i wielkie oddanie wielu kapłanów, biskupów, którzy właśnie to dzieło realizowali. I nawet jeżeli już po trzecim rozbiorze formalnie były trudności w realizacji, Wcześniejszych założeń, to jednak dziedzictwo już tych lat, kiedy komisja działała, kiedy były przygotowane kadry, sprawiło, że w czasie zaborów ta oświata nie obumarła, ona dalej się rozwijała, społeczeństwo mogło rzeczywiście kształtować siebie. Kolejny motyw, który warto tutaj przywołać, to jest ta, myślę, że taka najbardziej oczywista sytuacja, kiedy kościoły, parafie, różne struktury i organizacje kościelne. Były taką okazją do tego, że Polacy, bez względu na to, w którym byli za Boże, mieli okazję być sobą, mieli okazję wyrażać również swoje tęsknoty za niepodległą Polską. I środowiska kościelne dawały wielką szansę, aby rzeczywiście wyrazić tę troskę i przechować, rozwijać, udoskonalać chęć, aby dążyć do niepodległej. Jeżeli mówimy o trosce, to odwołajmy się jeszcze do trzech momentów. Zaborcy w różny sposób, a szczególnie tutaj na terenie zaboru rosyjskiego czy pruskiego bardzo mocno występowali przeciwko religii katolickiej. Starali się aby ją w jakiś sposób osłabić, zniekształcić, osłabić również stronę organizacyjną, przecież przychodziły kasaty zakonów, blokowano przyjmowanie kandydatów do zakonów, do życia konsekrowanego, ale to jest przecież również czas, który szczególnie na terenie zaboru rosyjskiego wówczas się zrealizował, chociażby w osobie dziś błogosławionego Honorata Koźmińskiego, ale w jego osobie wspominamy tak naprawdę wszystkich twórców i założycieli życia konsekrowanego, zakonnego właśnie w czasie zaborów. Z terenu zaboru pruskiego, to jest przecież Agunt Bojanowski. Z terenu Galicji też jest tak wielu różnych fantastycznych ludzi, którzy właśnie potwierdzają, że pomimo oporu, pomimo formalnych, organizacyjnych zagrożeń, to życie trwało, to życie się rozwijało, wręcz eksplodowało w tym momencie. Inna troska, to jest również chociażby sytuacja, kiedy Polacy w trosce o zachowanie niepodległości, samostanowienie również chcieli okazywać troskę i opiekę o najbardziej potrzebujących. I tutaj nie sposób nie wspomnieć właśnie człowieka Galicji zaboru austriackiego, 5. brata Alberta, Adama Chmielowskiego. Polaka, powstańca, tego, który jednocześnie. Jako człowiek wiary, tak zachwycił się Chrystusem i tak potrafił odczytać go w najbardziej potrzebujących, w ubogich, że on rozpoczął to ogromne dzieło, które do dzisiaj realizują bracia i siostry Albertynki i Albertyni. I ostatnia przestrzeń działania to nie sposób nie wspomnieć o ogromnej tak naprawdę organizacji i zaangażowaniu ludzi kościoła, zaczynając od duchownych, wokół siebie gromadzili ludzi. Tak wielu różnych dziedzinach życia, które normalnie w państwie niepodległym się realizują. To były działania oświatowe, to były działania gospodarcze, to były działania spółdzielcze, to były działania kulturalne, to były banki. To ostatecznie rzecz biorąc, też było uczestnictwo w bardzo różnych ciałach prawnych, jak chociażby w Sejmie Rzeszy, w Dumie, jeżeli chodzi o zabór rosyjski czy w Wiedniu, w Sejmie Wiedeńskim. To jest to niesamowite doświadczenie, które warto zgłębiać, które warto odkrywać, nad którym warto się pochylać i cieszyć się, że mieliśmy szansę takich ludzi mieć w sieciach.